Siema, jeżeli ten film Ci się spodoba, nie zapomnij zostawić lajka oraz zasubskrybować ten kanał. Miłego oglądania! Dzień dobry, dziś mamy czwartek, czyli kolejny z dni, w których codziennie wstawiam filmy. Sorry za mój wygląd, ale jestem chora, rozwaliło mnie przeziębienie zwykłe, także tragedia ogólnie. No i jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna sprawa. Na Stricte Label wbił taki klipik, oczywiście nie mój, ale no wbił taki klipik z takim utworem do po prostu projektu, który jest mega. Jest to epka, gdzie składa się z 5 narkotyków tak naprawdę, ponieważ każdy utwór jest od jakimś chorym, naprawdę chorym narkotyku, nie typu, nie wiem, marihuana, koks, mefedron, tylko naprawdę są tam ostre narkotyki, bardzo mało znane i są bardzo fajnie opisane, do tego bity są nie jakieś kradzione, tylko też autorskie. Także zapraszam serdecznie i macie tutaj zajawkę tego. Oczywiście jest to pierwszy singiel z 5. Bring on drama though. She asks me to treat her just like a doll. She tells me to put fingers where I want. I look her in the eyes and slide them down her throat. We get it on. This sweetheart knows what's up. Red lips, red heels, red dress, red blood. We feel the chemistry like we are in a lab. Is this love yet, or is it just a drug? Dobra, przejdźmy może już do Blendów bez większego gadania. Blend, który miał jedną z największej ilości lajków. Mam nadzieję, że to zdanie dobrze złożyłam, czyli Paluch Szaman od Tustego. Naprawdę bardzo fajny blendzik, zresztą Tusty naprawdę łączy pop z rapem tak dobrze, że brzmi to świetnie. Przykładem jest blend tape cały, Quebo na Fide, który stworzył Tusty. I no jak dla mnie jest to bardzo dobry blendzik, warty posłuchania, sprawdzajcie. Wszystko pod kontrolą, władza opętana. Twórka ma pierdolą, podpalają drama. Podejście wciąż jest wierne, między nami ściana. Na blokach mamy plenie, a każdy z nas to szaman, szaman. No i teraz blend, którym w sumie nie zaspamowaliście. Po prostu co któryś komentarz to był ten blend, więc no nie mogłam tego pominąć oczywiście. Zastanawiałam się, czy nie wstawić go do tamtego odcinka, ale jednak wstawię do tego. Czyli Tako, gdybyś nie istniała, od 6. Naprawdę chyba jeden z najpopularniejszych blendów ostatnio. A jak go nie znacie, to sprawdzajcie, nie? A jak znacie, to wiecie, że jest dobry. Wijam tam z grubej rury, upijam się, mówię bzdury i zaraz dostanę mandat, bo warczy ten pudel bury. Funkcjonariusza widzę, co łypie ze suczej fury, bo widziała, jak tańczę w koplach też ty pustej rury. Tej chmury, drga mi gdyka, nie słyszę, bo gra muzyka. Te dziewki ciągną te kreski, nie wspomną o Mazowieckim. Moje serce znów za mną tęskni, bo znowu te lufy łykam i całe odkurczu rawę i jak Rambo kuśtykam. To jest znów blend 6, 6 to chyba w sumie najpopularniejszy blender, heh, w Polsce. Zresztą nawet wydał epkę, płytę wydał, nie, ze swoimi blendami. No i mamy tutaj kolejne jego dzieło, czyli Rotę od Kękę. Naprawdę ja uwielbiam klimaty patriotyzmu, uwielbiam takie utwory. Także warto sprawdzać, bardzo mi się podoba. Ty bądź gotowy, choć w połowie tak jak oni. Znaj okolice, nigdy nie daj się zaskoczyć. Gadaj z kumplami, co robić w razie gdyby. Lepiej dobrze się naszykuj, bo zło nie umiera nigdy. No i teraz dla rozluźnienia atmosfery. Uważam, świetny blend, blendera, uwielbiam to stwierdzenie, blendera, który jest mało znany, czyli Robsona. A dokładnie jego pseudonim to, o, włosy mi lecą, Robson Blend, Quebo na Fide, M jak miłość. Świetny blendzik, zabawny, wesoły, zrobiony z soundtracka do M jak miłość i myślę, że, znaczy z utworu czołówkowego, ponieważ wszyscy mieli jedno załączenie polskiego z angielskim, także utwór czołówkowy, w ogóle jak to brzmi, nie wiem, intro to też jest po angielsku. No w każdym razie tam melodyka, kurde, z M jak miłość połączona z Quebo, w ogóle 10 na 10. Ocean spokoju nabiera kolorów, mi życie to chciało go zgubić jak blokus. Wszystkie z tych dni mamy w trybie fit, goście Szama i ciuchy do skoków. Udało nam się bez udawania Ruki Roku, nie, że tak tylko gadam, tylko Ruki Roku, patrz po moich fanach, otwieram szampana nad metą i badam. No i znów kończymy akcentem humorystycznym, nie będziemy tutaj zamulać. Blend od Enterblendera, czyli Słoń i Peja z Sigo Konduktorze. Świetne, humorystyczne w ogóle ta liryka. No Słoń tutaj bezbłędnie, Peja także bardzo dobrze. Warto sprawdzać, jeżeli tego nie znacie, bo Blendy ma jakieś 200 tysięcy wyświetleń, więc myślę, że na pewno nie wszyscy go znają. Tylko jeżeli masz 12 lat albo mniej, albo 13, 14, to nie wchodź, nie? Znaczy, i tak wyjdziesz. No ale to ostrzegało mnie. Choć ja wiem, że w sumie to, no ja w takim wieku też gorszych rzeczy słuchałam, także rozumiem, nie? Jak się masz, kurewko, to pan debetowa karta. Słoń, Rychu i Ganda robią ci pisuar z gardła, nie bądź uparta. Dobrze wiem, że lubisz targać, opierdoliłaś więcej pni niż jebany tartak na opuchniętych wargach. Widnieje ślad wytrysku, ścieżak byś o trzech dni nie miała nic cieplego w pysku. Mam łeb pełen pomysłów, a ty kurew
w genach. Na myśl o chuju ślini się jak pierdolona hiena. Okej, także to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki, komentarza, subskrypcji. Wbijajcie przede wszystkim na Stricte Label. Sprawdzajcie, ten numer jest świetny. Tymczasem ja to idę zmontować, wrzucić i wracać, wygrzewać się do łóżeczka, żeby jutro już nagrać w jeszcze lepszym stanie. No i to chyba tyle. Trzymajcie się, cześć.